Nic tak nie przeszkadza w cieszeniu się wakacjami nad wodą, jak wszędobylskie komary i muchy. Co prawda, istnieje wiele tradycyjnych sposobów na radzenie sobie z tym problemem, ale wszystkim im brakuje jednego kluczowego elementu – zabawy. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile przyjemności może dać zwalczanie tych szkodników, jeśli tylko macie odpowiednie narzędzia. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 super gadżetów do walki z komarami i muchami. Uzbrójcie się w przynajmniej jeden z nich, a gwarantuję Wam, że jeszcze będziecie narzekać, co dzisiaj tak mało komarów. Numer 10. Dzisiejsze zestawienie rozpoczynamy urządzeniem, które właściwie zainspirowało mnie do stworzenia tej listy, czyli innowacyjna broń na owady Bug Beam. Bug Beam to plastikowy shotgun, z którego możecie strzelać w komary, muchy, a nawet pająki zwykłą solą kuchenną czy cukrem z odległości nawet 1 metra. Bug Beam nie wymaga baterii, jest super tani w użytkowaniu, bo wiecie, sól, a także nie miażdży owadów, dzięki czemu możecie je łatwo sprzątnąć, a nawet strzelać do nich, kiedy chodzą po waszym jedzeniu. Numer 9. A teraz coś, czego sam używam od wielu miesięcy, co bez problemu znajdzie się na Allegro, czyli elektryczna rakieta na komary, która z polowania na owady czyni prawdziwy sport. Rakieta zbudowana jest z aluminiowej siatki, która po naciśnięciu guzika razi komary prądem, bez potrzeby machania nią jak oszalały, czy czekania aż mucha w końcu gdzieś usiądzie. Wystarczy, że zaledwie jeden raz dotknie drucików i już po niej. Numer 8. Oto jedna z najprostszych metod na pozbycie się komarów. Po prostu włączcie wiatrak. Komary to straszne niezdary i nie radzą sobie przy wietrze, który generuje wentylator. Dodatkowo podmuchy wiatru obniżają temperaturę waszego ciała i rozpraszają dwutlenek węgla, który wydychacie, dzięki czemu dla komarów jesteście prawie niewidoczni. Tutaj na Filipinach to główna forma walki z nimi. W końcu ile można psikać się chemicznymi preparatami? Wystarczy, że usiądziecie w pobliżu wiatraka i macie spokój. A jeśli chcecie mieć spokój na dłużej, zamontujcie na wiatraku taką oto siatkę pułapkę. Numer 7. A teraz coś z grubej rury, czyli tak zwany zamgławiacz do stosowania na komary, muchy oraz kleszcze. Urządzenie działające na propan-butan wytwarza specjalną mgłę, która znacznie skuteczniej rozprowadza preparaty na komary, a także zmniejsza ich użycie. Urządzenie znajduje zastosowanie również w szklarniach, kurnikach, w celu podawania kurom antybiotyków drogą wziewną, a także przy dezynfekcji pomieszczeń. Wszystko zależy od tego, jaki preparat do niego dołączycie. Numer 6. Kolejny zwariowany sposób na walkę z komarami, czyli Bug Net Launcher Gun. Wyrzutnia siatki na owady. Nie ręczę za jej skuteczność, ale na pewno będzie to świetna zabawa dla waszych dzieci lub młodszego rodzeństwa, które chciałoby się poczuć jak na safari w Afryce, z tym, że w ogóle nie opuszczając ogródka. Numer 5. Jeden z najbardziej innowacyjnych produktów do domu. Bazooka, czyli bazooka na robaki. Jak informuje producent, jest to broń, która pozwoli wam zwalczyć owady w bardziej humanitarny sposób, czyli nie zabijając ich. Bazooka zwyczajnie zasysa nieproszonego gościa po naciśnięciu przez was guzika, przy czym jest całkowicie pneumatyczna i nie wymaga baterii. Numer 4. Flycatcher to nic innego jak robotyczna rosiczka, która wabi latające owady przynętą ukrytą w swojej paszczy, a następnie, gdy wykryje muchę lub komara, zamyka szczęki i zabitego zrzuca do słoiczka poniżej. Jednak najlepsze jest to, co się dzieje potem. Po skończonym posiłku rosiczka otwiera się ponownie i wydaje z siebie donośne beknięcie. Numer 3. To może zabrzmieć jak żart, ale jeśli mieszkacie w domu jednorodzinnym i dysponujecie podwórkiem, naprawdę zastanówcie się nad założeniem domku dla nietoperzy. Zwierzęta te są całkowicie niegroźne dla człowieka, a jakby się tak przyjrzeć, to nawet bardzo słodkie. W ciągu godziny jeden nietoperz potrafi upolować i zjeść nawet 1200 uporczywych komarów oraz much. Tylko weźcie tu najpierw wytłumaczcie swojej babci, że nietoperze to tylko zwierzęta, a nie zaklęty w nie hrabia Dracula z Transylwanii. Numer 2. Watch a Bug, czyli obserwuj robaka. Zabawka jest rzekomo edukacyjna, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Służy do niczego innego jak robienia z owadów zakładników, których trzymać będziecie w miniaturowym więzieniu przywiązanym do waszego nadgarstka. Z jednej strony okrutne, z drugiej strony trochę rozumiem chęć niektórych osób do wyżycia się na przedstawicielu gatunku, który nie pozwalał im spać przez całą noc. Numer 1. Pest Decide to jedyny w swoim rodzaju wabik na owady, który kusi je światłem UV. Składa się z dwóch bram, do nieba i do piekła. Które z nich wybierze mucha zbłąkana w waszym domu? Oto jest pytanie. Ale co by nie było, i tak w środku poparzy ją prąd. A potem możecie zerknąć do środka i zobaczyć, ile much poszło do nieba, a ile do piekła.
Wiem, dziwne, ale zabawne. Okej, i tym wabiącym muchy jak otwarte usta śpiącego pasażera w autobusie, który nie umył zębów, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Na koniec zapraszam was jeszcze na stronę partnera bankgood.com z ciekawymi i tanimi produktami z Chin. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki z najnowszymi promocjami sięgającymi nawet minus kilkudziesięciu procent. Między innymi na pojazdy i łodzie zdalnie sterowane, narzędzia dla majsterkowiczów czy praktyczne gadżety do kuchni. Jeszcze raz zapraszam, wszystkie linki w opisie. Upewnijcie się jeszcze, że nie przegapiliście mojego poprzedniego odcinka, między innymi 10 najpopularniejszych polskich piosenek na YouTubie. Zerknijcie też na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, kanał z animacjami, z wyznaniami, jak również mój prywatny Instagram Życie na Filipinach. A jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu RIP Wardęga. Zobaczymy, jak zareagują inni. Taki mały troll.